Witam Państwa i przedstawiam przepis na przepyszny kołacz. Do przygotowania ciasta na kołacz będziemy potrzebowali pół szklanki mleka letniego, 4 deka drożdży świeżych, 20 dekagramów mąki krupczatki, 30 deko mąki pszennej, 12 deko cukru, 2 całe jajka, 2 żółtka, 1/4 szklanki mleka zimnego oraz 12 dekagramów masła. Przygotowanie ciasta. W ciepłym mleku rozkruszamy drożdże, dodajemy łyżeczkę cukru, dodajemy do tego 2 łyżki mąki i odstawiamy do wyrośnięcia. Teraz wsypujemy do miski obie mąki, cukier, 2 jajka, 2 żółtka, sól. Do tego wszystkiego wyrośnięty rozczyn i mieszamy. Następnie dodajemy do masy wcześniej roztopione masło z dodatkiem margaryny, które schłodziliśmy 1/4 szklanki zimnego mleka. Wszystkie składniki dokładnie wyrabiamy ręką lub mikserem. W razie gdyby ciasto było za gęste, dodajemy mleka, a gdyby było zbyt rzadkie, dodajemy ciupkę mąki. Wyrabiamy do tej pory, aż ciasto będzie odchodzić od ręki. Posypujemy z wierzchu mąką i nakrywamy ściereczką, odstawiając w ciepłe miejsce aż do wyrośnięcia, około 2 godzin. Teraz zajmiemy się posypką, do której będziemy potrzebowali 15 dekagramów mąki pszennej, 15 dekagramów mąki krupczatki, 15 dekagramów cukru, 10 dekagramów masła oraz 5 dekagramów margaryny. Gdy ciasto sobie rośnie i rośnie i rośnie, przygotowujemy posypkę z wyżej wymienionych składników. Wszystkie składniki na posypkę łączymy ze sobą. Mąkę krupczatką, mąkę pszenną, cukier, cukier waniliowy, masło i margarynę. Wszystko to wyrabiamy i tworzymy kulę, bo będziemy potrzebowali go za jakiś czas. I najlepiej włożyć to do lodówki. Ciasto posypkowe nie powinno się nam w ręku rozsypywać. Nadzienie z sera. Do nadzienia z sera będziemy potrzebowali 65 dekagramów sera twarogowego, 2 żółtka, 8 łyżek cukru, pianę z 2 sztuk białek oraz 10 dekagramów rodzynek. Masę serową przygotowujemy, ugniatając zmielony ser z żółtkami i cukrem. Na koniec ugniatania dodajemy pianę z białek i wcześniej sparzone rodzynki. Gdy mamy już wyrośnięte ciasto drożdżowe, smarujemy formę do pieczenia tłuszczem. Ciasto dzielimy na 2 równe części i rozwałkowujemy na wielkość formy do pieczenia. Jedną część tak rozwałkowanego ciasta kładziemy na spód blachy, na które to nakładamy masę serową, którą rozprowadzamy po całej powierzchni ciasta. Na ten ser nakładamy drugą część rozwałkowanego ciasta. Na wierzch ciasta zwilżamy wodą, na przykład ręką lub pędzelkiem. Formujemy i przyklejamy posypkę. Całość ciasta dziurkujemy na przykład wykałaczką lub widelcem, aby podczas pieczenia nie popękało. Do wcześniej nagrzanego do temperatury 200 stopni Celsjusza wkładamy ciasto i pieczemy około 30 minut. Po upieczeniu możemy posypać cukrem pudrem. Życzę smacznego!